Witajcie w kolejnym odcinku programu Hey Five, to jest Wojtek. Chłop, który godzinę temu zadzwonił do mnie. Ej, słuchaj, bo jest Tesla Model 3 Performance. Dobrze, ja generalnie rzecz biorąc mało dostępna, jeżeli chodzi o jazdę. Chcesz się przejechać, bo trzeba? Jasne, że chcę. Dostałem właśnie identyfikator, zaraz zobaczymy, co zapadło. Zobaczymy. Ja uważam, że to jest świetny samochód w dalszym ciągu. Ja też uważam, że jest bardzo ładny. Jest to elektryk, dlatego zawsze będę hejtował elektryki. Tak dla zasady, co robi największe wow w tym samochodzie? Ten samochód jest bardziej usztywniony. Ma przyspieszenie 3 sekund do setki, więc robi robotę. Nie wiem, czy jeździłeś Pladem kiedyś? Nie, właśnie nie jeździłem tym 1020. Oh my god! Oh my god! Po następny odcinek zrobimy Escomplat. Okej. Okay. Naprawdę niesamowitą robotę. Jak to się otwiera? No to gówniane. No ale jednak. Jednak ludzie to kupują, ale naprawdę masa ludzi chyba kupuje tam. Masa. Skrzynia biegów jest tak jak w każdym normalnym samochodzie, czyli po prostu. Tak, oczywiście. Na tablecie. Na wyświetlaczu. Okej, czyli teraz mam wsteczny. Nie. Teraz masz wsteczny. Teraz jest wsteczny. Tak. A teraz masz do przodu. 400 to jest jakby taki optymalny zasięg, gdzie możesz tym samochodem... No wiecie, że ja żygam na elektryki, ale trzeba próbować, jeżeli jest taka okazja. Każdy liczy na to, że się nawrócę, ale ja się nie nawrócę. Jaki wielki schowek. To jest akurat zaleta. Ja lubię na co dzień jeździć spokojnie, nawet Fousę mam swoją jeszcze spokojnie. Jest autopilot? Jest autopilot, no. Tempomat niedostępny. O, Tesla. Kur, Tesla mówi. Aha, musimy się zatrzymać. I nie, asystent kierowania beta. Żeby na autostradzie wziąć tempomat, to trzeba wysiąść z auta. No, generalnie nie włączyliśmy tego. To wysiądźmy. Ja. Nie, musi dokładnie i teraz. Tak? Tak. Mamy asystent kierowania. Już jest? Beta. Tak. Dobra. I teraz dwa razy to. O Jezu. Jedzie? Będzie jechał? Aha, musimy włączyć samochód. Tesla stoi na zielonym domu. Jedzie? Dzięki. Awaryjki pikniemy. Zawieszenie było takie lekkie. To tutaj jest taki samochodzik. Wchodzimy w dynamika. I przyspieszenie mamy chill, standard i insane. No właśnie o to chodzi. To było dobre. To było fajne. I zawieszenie wspomaganie damy na sport. Okay. I damy standard opór kierownicy. Okay. Ja w ogóle trzymam tą kierownicę. To było jeszcze mocniejsze. No, zhamujmy sobie. Zaraz jak się troszkę jeszcze nagrzeje ta bateria, okay, to możliwe, że będzie jeszcze szybsze. Aż mnie boli. Jest fajny. Nawet drift jest. Nawet drift jest, no. Lecimy na jakiś plac? Możemy, no. Co ty gada? Jesteście gotowi? Wiesz, teraz 60 na godzinę jedziemy. No. Wbije, ale potem jak już to ciało to jest wbite w fotel, to już, tak. Już nie ma takiego wow. Musimy się kiedyś umówić na jazdę S-plat. Okay. To jest niesamowite, tam jest 2.1 do setki. 2.1, ale daje fan. To przyznaję oficjalnie, że kurde, co by nie, wiecie, splunąć na nią, to ona daje fan. Ale nie wiem, czy to nie byłoby takie tygodniowe. Nie wiem, bo nigdy nie miałem testu. No, ale... ja jeżdżę już kilka lat. Zobaczcie, masakra. Nie mam pary. Ja jeżdżę już kilka lat samochodem elektrycznym, jakby różnymi samochodami, czy to Teslą, czy innymi elektrykami. Aha. I to prawda. Ten jednak fan przyspieszenia, wow, wiesz, ładujesz tą głową po prostu po zagłówku, no to jest chwilowe. I czasami to wraca, na przykład bardzo często mam tak, że wracam do domu wieczorkiem i nie wiem, tam wiesz, od chopki do chopki, czy od świateł i to daje jakby taki wow, ale zapierdziela dalej, nie? Taki fan. No niemniej jednak jakby nie używasz tego. Nie opłaca się przepłacać, jeżeli chodzi o 2 czy 3 sekundy do setki. 4 sekundy to jest tak szybki samochód. Było kilka szybszych rzeczywiście, takich no Manhart, Sylvie Peretti czy Koenigseggiem, ale Koenigseggiem nie cisnę. SF90? SF90 było, to jest, było szybkie. To jest szybkie. Jeździłeś? Mhm, na pasażerze. No i to było... Jak to zrobi robotę. Bo dodatkowo, i 3 chyba do bo jeszcze jakby te kolejne emocje, też o tym już dzisiaj wspomniałeś, dodatkowe emocje w silniku spalinowym robi dźwięk. Ja zobacz, siedzimy w elektryku i gadamy o no tak, ale ja w dalszym ciągu będę mówił, że ja kocham. Jakby... Dobrze, że nie jadłem. Ja też nie. Szóstym. Fajnie. Okulary spadły. Ale mimo wszystko na pasażerze
jest zupełnie inaczej. To całkowicie inny feeling, oczywiście, że tak. No tutaj no. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, ale nie chciałbym siedzieć na pasażerze. Ja nie lubię elektryków, przysięgam, że nie lubię elektryków, ale jakby spojrzeć po prostu na samochód, nie to, że czy ma elektryczny, czy spalinowy silnik, bo ja nie lubię religii, takiej ideologii elektrycznych aut po prostu, ale jeśli chodzi o Teslę, zawsze powtarzałem i na pewno w materiałach też widzowie to dostrzegali. To, co oferuje za ćwierć bani ten samochód, jest współmierne z tym wszystkim, bo jeżeli ja mam kupić za ćwierć miliona jakiegoś dopasionego Forda Mondeo na przykład, no da się pewnie, albo myślę, że by się nie zmieścił. Nie, no może i bym się zmieścił, ale zobaczcie, auta spalinowe, te najtańsze, to chyba od 80 tysięcy się jakieś Fiaty Tipo zaczynają. Tak, no tak. Naprawdę, no 150 tysięcy tak niższej jakości nowe auto. Tak. A tu mamy naprawdę ładny, uważam, że to jest po prostu ładna. Ja będę wymiotował na nią, bo jest elektryczna, ale jest ładna. Dużo ludzi mówi, że ta Tesla jest sexy po prostu. Tak. Coraz częściej to przychodzi do mnie, kup elektryka i tak dalej, damy ci super cenę i tak dalej. Nigdy w życiu, a jakbym kupił, to i tak będę hejtował. Jak kupię Teslę, bo być może kiedyś nie będzie możliwości kupienia nowego auta spalinowego, jeżeli będą elektryczne, to ja kupię Teslę, którą owrapuję całą na zasadzie, wiesz, cały bok fuck Tesla albo fuck EV, coś takiego. I jakbym miał kiedyś kupić Teslę, to właśnie dlatego, żeby taki happening stworzyć, bo nie wiem, co będzie. Naprawdę, ja mam fajne V8 w garażu, V10 w garażu i zostajmy przy tym, ale jak nie będę mógł, już chore czasy nastały, że do Warszawy nie każdy wjedzie swoim autem, więc kto wie, co będzie. Po 24 godzinach przebywania w samochodzie elektrycznym. I wychodzi na to, że jest szybki. I wychodzi na to, że po prostu jest szybki. Uwaga. Tak się kaszle. Ale fajnie, bo to prasowe auto, tak? Tak, to jest właśnie ta prostota, o której mówiliśmy na samym początku. Nie wiem, to robić. To właśnie nie możesz mi dawać więcej aut. Ja jakbym wyjechał nawet bez kamery, to ja bym tak chytał 100-0, 50-0. Mówię, musimy ogarnąć SK Plano, więc to jest takie mega ciekawe. 1000 koni na Uberze, o, kurde. Płacę złotem za taki mat, ale mam tylko 50 zł. Myślę, że to jest challenge accepted. I zaletą są też te kamery wszędzie, na przykład ktoś się zarysuje furę, w ogóle bardzo ładny ten lakier jest. Bardzo ładny. Ktoś się zarysuje furę, no i możesz go namierzyć po kamerze. To jest super, to jest duża zaleta. Ładne wnętrze. Wow, to jest karbon. Naprawdę. O, stary. Nie? Naprawdę nie? To jest fake. Oddaję kartę. Ładny jest. Bardzo ci, Wojtku, dziękuję za tą przyjemność, bo to była przyjemność. To był bardzo spontaniczny materiał dla was. Subskrybujcie program, żeby być na bieżąco. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.